Fioletowe światełko odpalone, to znaczy, że możemy komentować. Słuchajcie, nie wierzę, że to robię, ale dzisiaj zabierzemy się za temat związany z uniwersum Fame MMA. Jako, że ostatnio regularnie streamuję na YouTubie, zapraszam serdecznie, środy i niedzielę, godzina 20, to siłą rzeczy zdarza nam się liznąć takich YouTubeowych tematów, jeden nawet troszkę bardziej mnie zainteresował. I spokojnie, nie będziemy tutaj zajmować się komentowaniem walk, inni to robią lepiej, a raczej potraktujemy ten temat jako taką bazę wypadową do pogadania o evergreen zjawisku ludzi telewizji konfrontujących się ze światem internetu. No bo na tym etapie mogłoby się już wydawać, że internet, a szczególnie sam YouTube, nie jest już traktowany jako taka chwilowa moda dla dzieciaków, która przejdzie za rok, tylko jako coś uniwersalnego, tak? No nie do końca. I najcudowniejsi pozostają w tym całym układzie ludzie, którzy z niesamowitym uporem potrafią trwać przy starej wizji rzeczywistości. Ja sam osobiście się z tym zderzyłem, kiedy pewnego pięknego dnia zobaczyłem siebie na antenie TVP1, gdzie uczestnicy programu Motel Polska marudzili, że chłopczyk z internetu gada jakieś głupoty i kto tego właściwie chce słuchać. Wiesz, to tak jak my też możemy nagrać sobie filmik o nim. I co? I powiedzieć, zobacz, jaki chłopak mało, siedzi, tak? Mało, to jest i taki jeszcze zaścianek. Jaki był rezultat, zapewne wiecie i wydaje mi się, że oni też zdali sobie sprawę. I tak się składa, że ostatnio wydarzyła się sytuacja zupełnie odwrotna, ponieważ tym razem to osoba ze świata telewizji zderzyła się ze światem internetu. Po pierwsze, to frajerzy się tak do mnie nie odzywaj. Zrozumiałeś? Laluna, bo o niej tutaj mowa, to w rzeczywistości Katarzyna Aleksander, najbardziej znana z programu Królowe Życia, takiego programu rozrywkowego na TTV, opowiadającego o kobietach sukcesu, cieszących się luksusowym żyćkiem. Sama Katarzyna opisuje się jako bizneswoman, prowadzącą butik z perukami i luksusową odzieżą, a w świecie internetu zawitała, żeby zmierzyć się w Fame MMA z niejaką Szeją. Dość nową w internecie, ale pozytywną postacią, popularyzującą sportowy tryb życia i przełamującą stereotypy, pokazując, że kobieta też może być przysłowiową pakerką. Witam z tej strony, wyspany Dominik Montażowy. Przejmuję ten program, żeby obwieścić wszem i wobec, że ten odcinek ma sponsora. I tym sponsorem jest Letyshops, czyli serwis cashback, który zwraca użytkownikom część pieniędzy wydawanych na zakupy w internecie. Zasada działania jest bardzo prosta. Letyshops umieszcza na swojej stronie różne internetowe sklepy, które w zamian oferują za to pewną prowizję z zakupu. I część tej prowizji Letyshops oddaje wam w zamian za korzystanie z serwisu. I nie są to jakieś kupony, tylko po prostu prawdziwa kasa, którą możecie sobie potem wypłacić na wasze konto bankowe albo na waszego PayPala, albo przeznaczyć na cele charytatywne, bo Letyshops dalej ma taką opcję. Sam to zrobiłem i w sumie to polecam, bo czemu nie? Sama rejestracja w serwisie jest bardzo prosta, widzicie ją teraz na ekranie. Kiedy już wam się to uda, to warto zwracać szczególnie uwagę na aktywne w danym momencie gorące cashbacki, dlatego że mnożniki cashbacków, które możecie uzyskać, cały czas się zmieniają. Także jak macie okazję, to zerknijcie na stronkę albo na aplikację mobilną, albo po prostu korzystajcie z wtyczki Letyshops, którą na najpopularniejszych przeglądarkach zainstalujecie tak naprawdę kilkoma kliknięciami. Wtyczka jest fajna, bo w momencie, kiedy zapomnicie o tym, że moglibyście uzyskać dany cashback, a wejdziecie na stronę, która oferuje coś takiego razem z Lety, to wtyczka wam o tym przypomni. A spośród tych prawie 3000 sklepów, które znajdziecie obecnie na stronie, warto szczególnie zwrócić uwagę na sklepy modowe, dlatego że obecnie w Letyshops trwa Fashion Week i będzie trwać jeszcze do 15 maja, więc jak planujecie jakieś zakupy związane z nowym sezonem, to warto z tego skorzystać teraz. Przykładowo, korzystając z takiego e-obuwie, możecie otrzymać cashback w wysokości 12%. Wystarczy, że na stronie Letyshops klikniecie w ich gorący cashback, klikniecie przejść do sklepu i zrobicie zakupy. A jako, że sami mają fajne promocje na swojej stronie, to w połączeniu z cashbackiem robi się jeszcze fajniej. A tak będąc w temacie odcinka, to jeżeli jesteście hype bestią, to uprzedzam wasze pytania, na stronie też znajdziecie kroksy. Do boju. Dziękuję Letyshops za sponsorowanie dzisiejszego materiału. Oczywiście przypominam, że wszystkie linki znajdziecie w opisie. A my wracamy do tematu dzisiejszego odcinka. W sumie to jak się wraca? Sprawdźmy. Tu się pojaw w filmiku. I nie będę się tutaj rozwodził nad dość licznymi skandalami związanymi z walką z hejtem,
która to walka jest taką życiową misją dla Luny. Ja mówię o przeszłości, ale ja od 5 lat walczę z hejtem. Nie zamierzam też gadać o całej aferze podróbkowej, która przy okazji wyszła, bo ja nic nie mówię, ale Kylie Jenner chyba nie zdaje sobie sprawy, że jest praktycznie rzecz biorąc modelką dla Luny. Osoby dużo bardziej interesujące się modą ode mnie przeprowadziły już w tym temacie internetowe dochodzenia, albo można powiedzieć legit checki ubrań sprzedawanych w butiku dla Luny. Odsyłam tutaj do filmu Yoshiego, który z pomocą drugiego ziomka i trzeciego ziomka, który jest jeszcze prawnikiem, analizuje jej produkty jeden po drugim. Przyjrzyjmy się tutaj teraz tej koszulce dokładniej. Pierwsze, co nam może tutaj nie pasować, to jest po prostu logo Jordana, które troszeczkę... Wygląda jakby to raczej nie był Jordan z piłką do koszykówki. To jest Jordan bardziej... grający właśnie w baseballach. Widzicie, niekoniecznie dobrze wyglądające logo. Także jak chcecie posłuchać o tych rzeczach, to możecie to zrobić u nich, dlatego że moja znajomość świata mody zaczyna i kończy się na tym, że ubieram się w markowe ubrania tylko pod warunkiem tego, że nawiązały one kolaborację ze Shrekiem. Ej no, stopy procentowe poleciały w kosmos i biedak ma podobno problem ze spłatą swojego bagna, więc pomagajmy, kochani. Dobra, moje hype besties, oglądamy materiały. Zacznijmy od tego, że fani mojej przeciwniczki to są dzieci. Ja jestem w programie od 5 albo 6 lat, królowych życia, które ogląda cała Polska. Okej, okay, całkiem odważne stwierdzenie. Sprawdźmy to. Pierwsze, co wyskakuje mi w Google, to taka oglądalność na poziomie 400 do 500 tysięcy. No cała Polska to nie jest, ale zrobiłem parę szybkich obliczeń. Słuchaj, jakby uznać, że cała Polska składa się z Radomia i Sosnowca, to będziemy już znacznie bliżej prawdy. Wtedy te liczby się nawet pokrywają. I szanowna Laluno, nie mówię ci tego, żeby ci ubliżyć. W końcu sam nie mam już takiej oglądalności od dłuższego czasu, ale wchodzenie w świat internetu, żeby ogłosić, że jest się najpopularniejszą postacią, a resztę to co najwyżej dzieciaki oglądają, to jest już trochę taki nieprzyjemny ton wyższościowy. Szczególnie, że zaczepka jest trochę średnio udana. Bo sama Shea, z którą miałaś zawalczyć, też cieszy się dość sporą oglądalnością. W końcu takie 250 tysięcy, no to może nie jest cała Polska, tylko połowa Polski. Pod warunkiem, że za całość Polski liczymy 500 tysięcy osób oglądających Królowe Życia, co? A idąc krok dalej, możemy też śmiało założyć, że jej fanbase w znacznej mierze pokrywa się z fanbase'em jej chłopaka, Gimpera, który to już cieszy się oglądalnością, o jakiej Królowe Życia mogą chyba w tym momencie tylko pośnić, o ile dane z Google mówią prawdę. Oni są z internetu, ja jestem z telewizji. Jezu, bardzo mi przykro, czy możemy ci jakoś pomóc? Strasznie nie lubię takiej narracji, tego poczucia wyższości. My, wielce chwalebna telewizja versus ten głupiutki internet. Szkoda, że ta wielce chwalebna i potężna telewizja co chwilę musi uciekać się do zapraszania do siebie postaci z internetu, żeby słupki oglądalności im nie spadały. Cholera, nawet marny ja, gdzie ja naprawdę nie mam zasięgów zbliżonych chociażby do tego, co aktualnie jest mainstreamem. Dostałem jakiś czas temu zapytanie, czy nie byłbym zainteresowany prowadzeniem jakiegoś durnego reality show. Kurczę, no ciekawe dlaczego. Może dlatego, że w telewizji też zależy im na zainteresowaniu tych głupiutkich 15-latków. Ja już nie raz chciałam odejść z tego programu, żeby normalnie pójść w życie. Nie ma szans, bo ja mam największą oglądalność w Polsce. Ja na ulicy nie mogę przejść, bo non stop zdjęcia, autografy, my panią kochamy, dziękujemy, że pani jest prawdziwa, dziękujemy, że pani mówi to, co myśli i tak dalej. No to co mnie interesują jakieś hejty, dzieci 15-letnich z internetu, no sorry. Dobra, to teraz przeprowadźmy taki szybki eksperyment myślowy. Pójdźmy tym tropem i załóżmy, że internet rzeczywiście oglądałyby tylko i wyłącznie osoby w wieku nastoletnim. No i jeżeli by tak było, to co w sumie się zmienia? Czy to w jakikolwiek sposób umniejsza internetowi? No bo wiesz, te osoby za parę lat też będą dorosłe. I z roku na rok będzie ich coraz więcej, więc może warto byłoby potraktować ich jednak troszkę poważnie. Bo w innym przypadku jedynymi prosperującymi w telewizji programami niedługo byłyby tylko i wyłącznie telezakupy próbujące wcisnąć przydrogie patelnie emerytom. A chyba sama nie chciałabyś występować za 20 lat w programie Królowe Telezakupów. Zadzwoń teraz, a otrzymasz sygnowaną przez wszystkie królowe pozłacaną Biblię Sancta Familia. I pamiętaj, te 35-latki oglądające internet nie wiedzą, co to znaczy dobra rozrywka. Jeżeli zamówisz Biblię teraz, otrzymasz także Nicer Dicer, czyli rewolucyjne urządzenie do siekania warzyw. Co mogę powiedzieć? Myślę, że internet z chęcią przyjmie młody profil fana. Bo wy w tym tempie będziecie mieć profil żaden. Wink, wink. Tak, no właśnie. Ja jestem showmanką, ja jestem w show biznesie. Chcecie oglądać?
i będzie strona, która będzie mnie lubiała i będzie strona, która będzie mnie nienawidziła. To ja mam robić wszystko pod publikę, żeby oni mnie lubili? Nie. Okej, sprawdźmy definicję ze słownika języka polskiego na stronie sjp.pwn. Show business, czyli produkcja programów rozrywkowych, zwłaszcza komercyjnych, albo ludzie oraz przedsiębiorstwa zajmujące się taką działalnością. Co wydaje mi się, że internet spełnia te kryteria. A druga sprawa to tak, show business z definicji jest pod publikę, żeby cię lubieli, więc nie do końca rozumiem twoje zdziwienie. Ja w Królowych Życia też przeszłam przez falę hejtu, przeczekałam i teraz oni nie chcą mnie wypuścić z programu. To ja mam się przejmować tym, że dzieci mnie będą hejtować. No robię swoje, słuchajcie. To jest już w ogóle któryś raz, jak widzę taki protekcjonalny ton ze strony ludzi przedstawiających telewizję, stosowany wobec ludzi reprezentujących internet. Wy, młodzi, głupi, o banalnych gustach. Nie doceniacie takich programów jak Królowe Życia. Wiesz co, Królowe Życia to nie są jeszcze programy z udziałem Stanisława Lema. Ja nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. No po prostu nie wiem, czy występowanie tam daje komukolwiek moralne prawo, żeby tak niemalże pokazywać internet, że oj, tutaj, ja jestem prawdziwą showmanką, nie to co te miernoty internetowe. No ale dobra, czy mój tragicznie opłacany montażysta jest w stanie zarzucić nam jakieś inne fragmenty? Dominik, musisz naprawdę przestać się wyzywać w trzeciej osobie. To źle o tobie świadczy. Tak, żeby pokazać, że to nie jest tak, że Laluna tylko w tym wywiadzie wypowiada się wobec internetu i internautów w ten sposób, tylko że jest to generalnie stały motyw jej wystąpień internetowych. Jeden youtuberek staje za drugim youtuberkiem. Chcecie mnie wykończyć? Chcecie, żebym odeszła? Taki chuj! Nie dam się do końca! Nie będziecie mi mówić, co mam robić! Wyprzedaże na moim butiku są prowadzone moich ciuchów! Wszystkie moje ciuchy były z certyfikatami! Spierdalać się, czepiać czego innego! Nie macie się czego przyczepić, kurwa! A ty nitro, kurwa, zajmij się sobą! Idź lepiej za tę łaskę, kurwa, usmasz na tym, na majówkę, kurwa! Nie się, kurwa, wypowiadasz znowu! Kolejny, kurwa, youtuberek! Ale ja już teraz nie mam konfliktu z Gimperem, kurwa! To jest wyjaśnione! Powiedziałam, co myślą, powiedział, co myśli! To teraz kolejne, kurwa, jakieś youtuberki się wpierdalają, podrobione rzeczy! To są moje rzeczy, kurwa. Za które ja wyprzedaję na swoim butiku. No i znowu nie rozumiem tego poczucia wyższości, bo nazywanie kogoś youtuberkiem, jakimś tam youtuberkiem, jednak świadczy o tym, że czujemy się od nich dużo lepiej, no. To tak jak w świecie telewizji nazywać by kogoś jakimś aktorzyną. Dość obraźliwe, co nie? Te youtuberki, szczególnie te, o których mówisz w tych wypowiedziach, to ludzie generujący w tym momencie wyświetlenia, o których może pomarzyć większość programów rozrywkowych w telewizji. Żeby było zabawniej, przecież to telewizja od dłuższego czasu stara się naśladować właśnie ten internetowy styl. Czy to pod postacią Gogglebox'a, który powinien ci być znany, skoro pracujesz w TTV, czy tym razem mi dobrze znanego Motelu Polska. Przecież to jest dosłownie kopiowanie internetowego stylu narracji. I wiecie co? Z czasem takich projektów będzie tylko i wyłącznie więcej. To mogę wam obiecać. No ale tak na chwilę wracając, no to idąc takim tokiem disowania, bo ktoś zajmuje się czymś nowym, można by powiedzieć, że w telewizji pracują jakieś aktorzynki. No bo przecież prawdziwy człowiek mediów pracuje w radiu, a nie tak niskiej formie, jaką jest telewizja. Czekajcie, co ja powiedziałem? Nie wiem, co mi strzeliło do głowy, przecież to są jacyś durni radiowcy, którzy nie są w stanie nawet napisać porządnego reportażu, tak jak ludzie pracujący w prawdziwych mediach, czyli piszące artykuły w gazetach. Znaczy tfu, przepraszam. Prawdziwy człowiek z klasą nigdy nie zniżyłby się do pisania na papierze tak niskiej jakości. Prawdziwi przedstawiciele ludu to pisarze piszący książki. Znaczy ten, sorry, miałem na myśli, że prawdziwymi przedstawicielami ludu są ludzie występujący na forum Romanum. Rozumiesz zasadę, czy mamy się jeszcze cofać do prehistorii i malowania mamutów na ścianach jaskini? Pojawienie się nowych mediów nie sprawia, że stare tracą na znaczeniu, ale to nie jest powód, żeby je lekceważyć. W końcu nie chcemy być doradcą bankowym, który kiedyś pewnemu inwestorowi odradzał włożenie pieniędzy w pewien projekt Henry'ego Forda. Bo jak to powiedział, konie zostaną na dobre, a samochody to przelotna moda. Tak mi się wydaje, że to samo mówiło się o pojawieniu się mediów internetowych.
i wszystkich innych w swoim czasie. Oglądając te fragmenty mamy jeszcze dużo, dużo przykładów tego czucia się wyżej od innych. Czy to pod postacią niechcianych porad związkowych. Ja nie jestem jest typem prawdziwa osoby. Miłość. Ale dlaczego? Bo ale takiego... ty mi będziesz mówić, jaka jest prawdziwa miłość? Tak, bo ja znam życie. Taki protip. Jak ktoś was nie prosi o opinię na temat swojego związku, swojej relacji, to naprawdę nie musicie jej wygłaszać. Z kim ty w ogóle dziewczyno jesteś? Z kim ty jesteś? Mamy podkreślanie swoich zasług i ogromnej, gigantycznej kariery. Ja jestem ogólnie kobietą show biznesu, tak? Ty dopiero w to wchodzisz. Czy wreszcie mój ulubiony argumentum, czyli jesteście młodzi i gówno wiecie o życiu. Ale hej, Jezu, ale nie krzycz tak, bo ludzie... No nie podnoś, to masz... nie podnoś mi ciśnienia, bo jesteś jeszcze za głupia i za młoda. Masz mikrofon i myślę, rozumiesz? Że ludzie... Ale to wszystko jest już w gruncie rzeczy nieważne. Bo w całej sytuacji tak naprawdę najbardziej bawi mnie narracja, że wszyscy krytykujący bohaterkę dzisiejszego odcinka są... hejterami. No bo w pewien sposób, pewną pokrętną logiką masz rację. Jesteś przez wszystkich rozliczana za swoje przewinienia mniejsze lub większe. Jesteś bardziej rozliczana niż inni w twojej sytuacji. Ale na koniec dnia każda z tych postaci, która rozlicza cię z różnych rzeczy, w tym także moja skromna osoba, każdy z nas ma swoje przewinienia. I może warto byłoby się zastanowić, dlaczego każdy chce rozliczać z takich przewinień z tych wszystkich osób akurat ciebie. Bo jest spora szansa, że nikt nawet nie zainteresowałby się twoją współpracą z Kylie Jenner czy różnymi ciekawymi, modowymi odkryciami. Gdyby nie to, że w każdym swoim wystąpieniu, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie, ale starasz się uświadomić wszystkim, że to ty tu jesteś prawdziwą gwiazdą, a oni powinni czuć się kapkę niżej. I wiesz, skoro jesteś tą prawdziwą gwiazdą, bo niewątpliwie jesteś, to wypadałoby zapytać, czemu w tym momencie walczysz z tymi internetowymi miernotami i innymi youtuberkami, zamiast brać w tym momencie udział w jakimś innym evencie szanowanych aktorów telewizyjnych. Jezu, wybaczcie mi nietypowy dla tego kanału dobór tematu, ale pani Laluna to jest naprawdę ciekawy case study. Case study kolejnej osoby zderzającej się z internetowym światem. I to zderzającej się dość boleśnie. Osoby, która z jednej strony chciałaby się czuć od niego lepsza, ale z drugiej strony... pieniążki od Fame MMA nie śmierdzą. No i wydaje mi się, że to jest chyba całkiem dobra historia ku przestrodze. Bo albo ludzie tkwiący w tym starym medialnym porządku będą w nieskończoność padać ofiarą tego dysonansu poznawczego, kiedy nagle okazuje się, że internet od dawna nie jest już głupiutkim forum dla dzieci, albo po prostu zaakceptują to, że świat idzie do przodu. I może warto nie bagatelizować czegoś tylko i wyłącznie z tego powodu, że interesują się tym także dzieci. Bo w sumie to kto jak nie dzieci wyznacza to, co po paru latach staje się nowym mainstreamem. Pomyślcie o tym, kiedy następnym razem będziecie chcieli pośmiać się z głupich dzieciaków, które nagrywają 15-sekundowe vlogi na jakiejś dziwnej aplikacji, na której lecą muzyczki. Pozdrawiam. Człowiek, który w 2018 roku mało nie udusił się ze śmiechu z głupiej młody dzieciaku, kiedy to przedstawiciel TikToka napisał do niego, że chcą mu płacić całkiem fajną, comiesięczną pensję za założenie tam konta i nagrywanie paru filmików miesięcznie. A teraz robię to samo, tylko że za darmo. Ładne słowa na koniec, nie psujmy tego. Gaszę lampę komentarzową. Cześć wam i dzięki Letyshops jak zwykle za sponsorowanie odcinka. Fajnie, że mogę sobie mówić co chcę. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Cześć i czołem moje bezczelne internetowe dzieciaki.